niestety to nie tylko zaczyna brakować chirurgów, zaczyna brakować w ogóle zabiegowców, zaczyna brakować internistów. Czym jest to spowodowane? Ja już nie mówię tutaj o granicy wiekowej, prawda? 53 lata, lekarz 51 mniej więcej, średnia wieku. No i brak tego personelu związany z różnymi przyczynami. Natomiast lekarze, jak się spotykam, mówią o, no niestety oni nie czują stabilności w naszym szpitalu. I to obojętnie jakiego poziomu. Czy to poziom powiatowy, czy szpitali wojewódzkich. Nie wchodzę tutaj w kliniczne szpitale, które rządzą się jakby troszeczkę innymi swoimi własnymi prawami. Natomiast no, lekarze nie czując tego stabilizacji, a mając możliwość zarobienia tyle samo bez dyżurów, no niestety jest ta fluktuacja w kierunku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, POZ. No i tu się zacznie poważny problem, jeżeli nie wesprą decyzję ministerstwa, nie żeby dokładać pracy oczywiście, ale to między innymi się z tym wiąże, czyli powiększenie kompetencji pielęgniarek, co już się dzieje, powiększenie kompetencji ratowników medycznych, którzy są i pracują w oddziałach, bo w izbach przyjęć-strzelach to mniej więcej to są porównywalne ich kompetencje. Natomiast wchodząc na oddział, oni praktycznie tracili wszystko. No mogli wykonywać czynności, że tak powiem, socjalne. Także sporo, naprawdę sporo wyzwań jest. Jednego, co się najbardziej obawiam, to tak jak mówię, jeżeli kadry będą dalej tak czuły niestabilność i dalej będzie ta fluktuacja w kierunku tak zwanego lecznictwa otwartego i specjalistycznego, to będzie, no niestety, przepraszam za to określenie, ale trochę ciekawa restrukturyzacja w szpitalach, głównie w szpitalach powiatowych.